Cześć. Dzień dobry, cześć! Miło bardzo ciebie tak samo, jak zawsze po prostu jesteś uśmiechnięta. Jak się czujesz dzisiaj? Dziękuję bardzo, czuję się dobrze. Mój ulubiony dzień to sobota i niedziela, więc miałam dzisiaj czas, żeby sobie zrobić super śniadanie, o jakim marzyłam od dawna. Jakie to śniadanie? Proszę! Więc miałam takie marzenie, żeby zjeść pankejki, takie fluffy i właśnie to uczyniłam, zrobiłam sobie pankejki. O, a jakieś dodatki były do tych pankejków? Słuchaj, były owoce, banany, pomarańcze i kiwi, bo takie miałam w domu i taki grecki jogurt. Wiesz, trochę posypane takim kokosowym cukrem, który też dostałam od koleżanki w prezencie, bo wcześniej jakoś nigdy go nie kupowałam. Tak więc było na słodko, było pyszne. To czekamy na przepis w takim razie gdzieś tam na stories twoim w międzyczasie. Ale właśnie tutaj zajęłaś się takim wymarzonym śniadaniem, ale gdzieś tam pewnie z tyłu głowy jest płyta za 6 dni, premiera. Tak, Boże. W końcu. Tak, jak się czujesz z tego powodu? To jest w ogóle taki niesamowity moment, ponieważ bardzo dużo rzeczy robi się tak teraz, tu i teraz. Dużo rzeczy się dzieje. Płyta już jest od dawna gotowa. Zdążyłam ją też przed tą całą historią z koronawirusem wydrukować. Nawet pojechałam do drukarni po to, żeby zaakceptować cały druk. Dużo pracy takiej właśnie na miejscu mnie czeka jeszcze. Na przykład dzisiaj razem z osobami, które mi pomagają, pakowaliśmy jeszcze paczki, dlatego że w moim sklepiku... Preordery twoje? Te moje preordery, tak. Takie super specjalne i po prostu pakowaliśmy je i to nie jest koniec. W poniedziałek będziemy wysyłać tak, żeby właśnie te preordery, które zeszły do dzisiaj, jeszcze zostały wysłane. No i jestem bardzo podekscytowana, bo to jest taki moment, kiedy jak opuszcza się, jak już się kończy tą pracę nad płytą i ona opuszcza, trafia do sieci, trafia do streamu, trafia do domów, to już przestaje być całkowicie moja, staje się totalnie... Odbiorców, fanów. Tak, i ona zaczyna żyć własnym życiem i stanowi taki zupełnie osobny byt. No i to jest właśnie takie jakieś... magiczne, niezwykłe, a z drugiej strony też zawsze trochę się boję tego. Ktoś powiedział, że speak English, please. Just nie możemy. Hi. Nie możemy, dokładnie. Tak, ale właśnie widzieliśmy, że ostatnio też pakowałaś te preordery w takie ładne właśnie różowe paczuszki i naprawdę dużo bardzo tego jest i na twojej stronie też jest właśnie oferta i opcja z autografem i opcja z obrazkiem twoim, prawda? Tak. I czy ty jesteś w stanie ogólnie też zliczyć, ile tych, tych płyt było? Będę musiała to zliczyć, jak już to wszystko zapakujemy i wyślemy, żeby policzyć dokładnie. Natomiast wiem, że, bo obrazki to było coś takiego super specjalnego. Przez to, że też jestem ilustratorem i grafikiem, to sobie pomyślałam, że jeszcze nigdy tego do tej pory tak nie wykorzystywałam. A teraz jakoś tak zapragnęłam to jeszcze bardziej połączyć i pokazać też moim fanom bardzo. Żeby też oni mogli coś takiego ode mnie dostać. No i dostali możliwość zakupu w sumie 30 obrazków, które nie są wydrukami, tylko ja je po prostu narysowałam. Wszystkie rysowałaś? Tak, wow. 30. Są po prostu narysowane, to nie są wydruki. W związku z tym to było naprawdę bardzo dużo pracy. Ale czy każdy jest jakiś wyjątkowy, inny, czy taki sam? Tak, znaczy to jest ten sam motyw, bo to są takie cytryny, ale jakby nie ma dwóch takich samych, no bo ja nie kopiowałam tego jakby kreska w kreskę, po prostu sobie rysowałam każdy kolejny, więc one się między sobą niektóre bardzo różnią. Zostały chyba jeszcze tylko 2 na sklepie, więc jeśli ktoś chce, to zapraszam. To szybko, teraz z live'a nam tutaj uciekną, ale to dobrze, bo to wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy gadżet. I a propos jeszcze cytryn, pojawiło się u nas pytanie od fana twojego, że wiadomo, że cytryny wszystkim się kojarzą z Włochami, twoja płyta
sama nazwa wskazuje, Sorrento, jest też włoska, ty pierwszy utwór też napisałaś chyba we Włoszech, prawda? Tak, tak, dokładnie. Ale czy te cytryny mają jeszcze jakieś ukryte znaczenie? One głównie są takim właśnie graficznym motywem, ale są... Myślałam sobie też o tym, że przecież Beyoncé nagrała taką płytę, która miała tytuł Lemonade. Mm-hmm. Dużo można tej cytrynie jakichś znaczeń dodać. Z jednej strony ona jest taka żółta, kojarzy się z jakimś takim, z taką jasnością, z czymś bardzo takim żywym i radosnym. Kojarzy się też bardzo z wiosną, z jakimś takim odrodzeniem. Z latem też. Mm-hmm. Trochę się kojarzy z jajem, znaczy, bo jest taką okrągłą formą. Taką jakąś doskonałą. Ma te nawiązania do natury, która jest mi też bliska bardzo. A z drugiej strony jest kwaśna, więc jakby jest tak samo jak w kaktusie na przykład, są te takie skrajności, no bo z jednej strony to jest właśnie roślinka, ale jednak taka niedostępna. Ta cytryna jest dostępna, ale bywa kwaśna i nie da się jej tak po prostu zjeść, gryząc, więc... Mam nadzieję, że każdy się doszuka jakichś znaczeń. Swojej jakiejś takiej interpretacji. Bo tak. Właśnie też ja miałam okazję posłuchać tej twojej płyty i jestem zachwycona. Naprawdę też nie potrafię wybrać, która piosenka jest jakby najlepsza, bo wszystkie są tak dobre i już się też nie mogę doczekać, kiedy już w końcu ta twoja płyta wyjdzie, bo jestem też ciekawa odbioru właśnie twoich fanów. Ale czy ty masz jakąś swoją ulubioną piosenkę z tej płyty? U mnie to jest tak, że w ogóle po pierwsze to bardzo się cieszę, że tobie się te piosenki podobają, bo jesteś jedną z tych niewielu osób, które miały okazję na razie słyszeć je wszystkie. Bardzo mi się podobają piosenki, znaczy piosenki mi się podobają zawsze w taki sposób, jakby wszystkie są bliskie mi jakoś, ale raz to jest jedna piosenka, a raz jakaś zupełnie inna. Jest na przykład piosenka Będę przy tobie, która jest mi jakoś tak mega blisko i to jest chyba jedyna ballada na tej płycie, ale bardzo lubię też Między nami, które teraz jest singlowym numerem, więc trudno jest tak mi powiedzieć, wiesz, to tak jakbym miała powiedzieć, które z dziecko kocham najbardziej, jakbym miała dzieci. Właśnie, to kiedy te dzieci będą? Oj, nie wiem, zobaczymy. Ale właśnie, czyli tą płytę też traktujesz jak takie swoje czwarte dziecko? Trochę tak, no tak nawet o tym piszę, bo to jest coś takiego, nad czym pracuje się długo, co powstaje zwykle więcej nawet trochę niż rok, bo ten proces jakby trochę trwa, pisania tych piosenek i potem ich nagrywania i produkowania. I one jakby stanowią taką treść, od której ja zawsze zaczynam budować ten świat wokół Bobskiej, więc zdecydowanie to są takie moje muzyczne dzieci. Właśnie też ostatnio tutaj wspomniałaś, że właśnie nie potrafisz wybrać, która piosenka jest twoją ulubioną, ale też często artyści potrafią na przykład określić, czy obecna płyta jest powiedzmy lepsza od poprzedniej, albo czy poprzednia też jest jakaś inna. Czy ta jest też bardziej osobista, taka intymna dla ciebie? Jak ty byś to skomentowała? Na pewno się różni od poprzedniej. Poprzednia płyta była, kęsy były takie trochę konceptualne w tematach, bo były bardzo o takich relacjach męsko-damskich, bardzo takie sensualne były te piosenki na kęsach. Jeśli ktoś się dobrze wsłuchał w tekst, to pisał, że się zawstydzał, więc dużo tam tego było. Natomiast ta płyta, oprócz tych piosenek, które traktują o relacjach, chyba też jest, zahacza takie inne tematy, może bardziej związane z jakimś takim poszukiwaniem sensu życia, albo w ogóle o rozważania na temat wolności w różnych jej jakby aspektach i takiej wolności własnej, wolności myślenia. To są takie rzeczy, które mnie jakoś tak po prostu, nad którymi się bardzo mocno zastanawiałam w tym roku, które jakoś tak mnie interesowały i najczęściej jest tak, że piosenki są jakimś odzwierciedleniem jakichś tematów, które mnie gdzieś tam nurtują, które niekoniecznie na przykład mnie bezpośrednio dotyczą jakoś tak. Mhm. Ale też
osób w Twoim otoczeniu mniej więcej, albo co się dzieje na świecie, też tak skupiasz? No właśnie, tak, tak, to dokładnie. Bo ten temat wolności w ogóle, na przykład w kontekście tego, w jakim żyjemy, takim wiesz, strasznie szybkim świecie, temat tego, że sami się zapędzamy w taki jakiś dziki pęd. Zresztą właśnie paradoksalnie ta płyta w związku z tym, w związku z tymi nawiązaniami tematycznymi jest jakby bardzo taka, mogłabym powiedzieć, aktualna. Z tego, co się właśnie dzisiaj dzieje i no to jest zupełny przypadek, bo nie wiedziałam, że to się tak wydarzy i że to będzie takie aktualne właśnie. A czy czasami zdarza ci się, że piszą do ciebie fani, że powiedzmy twoja płyta albo twoje konkretne piosenki odmieniły ich życie? Zdarza mi się bardzo fajne wiadomości dostawać i zawsze to mnie najbardziej wzrusza. Na przykład, jeśli dowiaduje się, że ktoś miał piosenkę, która pomogła mu na przykład przejść przez depresję, albo piosenka, przy której ktoś tańczył pierwszy taniec, to już nieraz się zdarzyło na swoim weselu, albo piosenka, która coś znaczy dla jakiejś pary, bo pierwszy raz na przykład coś tam się zadziało między nimi, no. To jest naprawdę niezwykłe, że są takie piosenki. Albo na przykład, gdy na przykład a propos piosenki Będę przy Tobie. Ktoś, kto bardzo dużo podróżuje, napisał, że właśnie ta piosenka trafia w punkt, że to jest takie trudne być. I że jakby ona dotyka to czułe miejsce takie, o którym ja tam śpiewam. O tym, że o tym byciu blisko kogoś, tej drugiej osoby, pewnej jakiejś takiej tęsknocie. No więc tak, to jest chyba zawsze dla mnie największa nagroda w ogóle, że, bo największą nagrodą i mam wrażenie, że też największą trudnością jest dzisiaj po prostu poruszyć ludzi, tak dotrzeć do nich i sprawić, żeby im się chciało posłuchać. I ja zrozumieć, też, zinterpretować też. Tak, prawda? I ja to bardzo doceniam i dla mnie to jest ważne, bo dla mnie to wtedy ma sens, taka praca, bo ja nie czuję się, wiesz, jakimś takim wytwórcą, jakiś, nie wiem, taśmowym wytwórcą piosenek, tylko po prostu kimś, kto naprawdę gdzieś tworzy to z jakiejś potrzeby serca i z pasji. I cieszę się, że one coś tam mogą przekazać innym. Właśnie tak patrzę tutaj na komentarze, bo... Też to widziałam. Skąd się wzięła nazwa Bowska? Możesz powiedzieć jeszcze raz. Dobrze, powiem. No więc... Tak się złożyło, że mam na nazwisko Grabowska, jest to dość popularne nazwisko w tym kraju. No i Grabowska. Gra, to jest taki śmieszny gra słów i kiedyś tam wymyśliłam, że będzie Bowska i tak też zostało i jakoś tak lubię ten pseudonim bardzo. A właśnie, a mnie to interesuje, czy na przykład znajomi do ciebie mówią Magda czy Bowska? I tak. Czasem mówią po prostu Bowska albo Bowsko, odmieniając śmiesznie. A często się też zdarza, że ktoś, no bo rzeczywiście pseudonim występuje bez imienia, więc czasem się też zdarza, że ktoś jakby czuje się skrępowany, bo nie wie jak do mnie się zwrócić, no bo wiadomo, że jakby wypadałoby jakoś po imieniu, no ale w sumie zwraca się Bowska, no bo jakby nie wie jak mam na imię na przykład, bo jakoś tak wiesz, no łatwo zapomnieć. Także to... I później zdziwienie. A czy tobie się zdarzyło na przykład jakieś dokumenty podpisać swoim właśnie pseudonimem artystycznym? Tak już odruchowo. Zdarzyło mi się dostać na przykład taką przesyłkę na poczcie, która była też zaadresowana na inny adres niż miałam w dokumencie tożsamości, jak jeszcze ten adres był w dowodzie, bo teraz na przykład mam nowy dowód i tam już nie ma adresu. No i pani nie chciała mi wydać tego, bo no bo jakby nie, ani nie zgadzał się adres, ani nazwisko. O, więc coś takiego mi się przytrafiło. Zdarzyło mi się też to właśnie gdzieś tam podpisać się jakoś bez sensu, odruchowo, ale na ogół... Jeszcze, wiesz, pamiętam jak się nazywam, więc daję radę. A jeszcze tak zostaniemy w temacie tych podpisów, bo ostatnio ogłosiłaś też na Instagramie ciekawy konkurs, że jest do zdobycia takie meet and greet z tobą, ale online, ze względu na sytuację. I to jest bardzo ciekawe, wcześniej nigdy nie słyszałam o takim czymś jakby online. I czy ty
organizujesz takie spotkania na przykład po twoich koncertach i czy podpisujesz właśnie też płyty? Tak, to jest właśnie... Poruszyłaś temat koncertów, czyli temat po prostu, za którym wszyscy muzycy tak teraz płaczą i wszyscy ci fani, którzy właśnie liczyli na to, że wiosna otworzy ten koncertowy... Festiwalowy klimat. Tak, zwłaszcza, że po prostu pogoda jest taka idealna teraz, na takie już plenerowe nawet grania. No i niestety opcja ta jest niemożliwa, więc... Tak, rzeczywiście, po każdym koncercie, zwłaszcza takich klubowych koncertach, bo na plenerach to jest często niemożliwe, z czysto organizacyjnych po prostu przyczyn, natomiast tutaj takich klubowych graniach, które są najczęściej bardziej kameralne, zawsze wychodzę i spotykam się z fanami, z ludźmi, lubię pogadać i przyjść piątkę i podpisać płytę i to jest, wydaje mi się, że też bardzo ważne w tym, co robię, bo też dla mnie słuchanie tego, co człowiek ma na przykład mi do powiedzenia, taki feedback jest bardzo istotny. Z drugiej strony też na początku to było dla mnie trudne, bo to było takie zupełnie nowe. Ale to jest też, ja mam takie poczucie, że taki koncert, gdy gram, to wiesz, ci ludzie, oni chcą przyjść na mój koncert, na przykład kupują bilet i to jest, poświęcają swój czas i ja uważam, że to jest takie no niezwykłe, że i też mi jest miło, że mogę się z nimi po prostu zwyczajnie spotkać. No i właśnie to meet and greet, które wymyślił Tidal Polska, jest super, bo to jest takie zastępstwo ciekawe. Jeszcze tego nie robiłam w taki sposób, więc wydaje mi się, że konkurs jest naprawdę super i bardzo zachęcam, jeśli ktoś jeszcze o tym nie słyszał, to szczegóły tego konkursu znajdują się w poście Tidala na stronie, na Instagramie Tidal Polska. I tam... u ciebie chyba też tam jest, mnie, prawda? Tak, u mnie też jest link do tego, jeszcze na pewno to umieszczę raz i no i co? I będę się spotykać, to się wszystko wydarzy w przyszłym tygodniu, bo... Po premierze. Tak, albo nawet w momencie premieru, już nie pamiętam dokładnie dat, ale... Tak będzie. Tak, a właśnie jeszcze wracając do koncertów, 24 wychodzi twoja płyta, oficjalna premiera i ty też miałaś być między 23 a 25 kwietnia na festiwalu w Poznaniu. Tak. I czy to się jakoś też łączyło z twoją premierą? Tak, ponieważ koncert miał być taki, miał być to właśnie taki premierowy koncert, gdzie wykonamy sporo nowych utworów. No i wiadomo, że Spring Break to jest festiwal z naprawdę super klimatem, atmosferą i jakby takim stricte muzycznym przeznaczeniem, więc bardzo się cieszyliśmy na ten koncert na Zamku, tam w Poznaniu. No ale teraz Spring Break będzie Autumn Breakiem. We wrześniu, tak? Tak, i mam nadzieję, że się ten koncert mimo wszystko z opóźnieniem odbędzie. Mam też, chociaż nie wiadomo, jak będzie z koncertami, oczywiście to wszystko jest po prostu jedną wielką nie wiadomo. Natomiast zachęcam do tego, żeby śledzić te koncertowe historie i jeśli tylko się będzie dało i wróci do nas możliwość uczęszczenia takiej masowej imprezy, no to mam nadzieję, że się spotkamy jak najszybciej. Tymczasem ja sobie staram się organizować też te takie muzyczne spotkania z ludźmi właśnie tutaj na Instagramie albo na Facebooku, robiąc takie hiperkameralne koncerty, no bo dysponuję instrumentem, który zresztą tutaj obok mnie jest i po prostu śpiewam je tak zwyczajnie, nawet bez mikrofonu, tak po prostu akustycznie. Myślę, że wiele osób też zdziwiła ta forma, bo ja właściwie tego nie robiłam wcześniej. Jakoś tak nie chciałam... Jak ci to przyszło, jakby... Jak się z tym czujesz, że nie masz właśnie widowni, tych prawdziwych oklasków, tylko jakieś serduszka wirtualne, wiadomo, wysyłane. Jakie to jest uczucie dla artysty, tak grać do telefonu? To jest... Wiesz, jak na przykład był ten koncert dla bohaterów... Tak, też to, właśnie tak. Miałam o to pytać. No to wtedy to się naprawdę stresowałam, bo jednak miałam poczucie, że ogląda to po prostu tysiące ludzi. No i cieszyłam się też bardzo z tego, po pierwsze, że to jest taka akcja, a po drugie, zresztą ona dalej trwa i dalej można jakby zasilać tą zbiórkę na pomoc służbie zdrowia.
do czego oczywiście zachęcam bardzo. Natomiast i też to było w ogóle takie bardzo emocjonujące. I tak samo te moje live'y tutaj na Facebooku czy Instagramie, mimo tego, że one jakby są takie dziwne, można powiedzieć, że właśnie to są te serduszka, nie te jakieś oklaski, czy w ogóle taka energia żywa od człowieka, wiesz, bo czasem jest tak, że wychodzę na scenę i czuję po prostu jakiś taki huch energii, że tak powiem. Inny klimat też. Tak, tak, po prostu między ludźmi też krąży energia, która zwyczajnie po prostu się jakoś przemieszcza i wysyła. I, no i to wiadomo, że tego jest żal, a z drugiej strony jakby cieszę się, że na przykład mam tą umiejętność grania i po prostu mogę tak zwyczajnie zagrać i zaśpiewać. I to też jest w sumie zupełnie inna forma w tym momencie spotkania, taka bardzo kameralna, bo w końcu zapraszam ludzi do swojego domu i śpiewam im tak, jakbym sobie sama grała po prostu wieczorem, na przykład ćwicząc lub wymyślając piosenkę. Więc to jest takie trochę zajrzenie do takiego warsztatu tak naprawdę, że jakby wszystko zaczyna się najczęściej od tego, że w domu siadam tutaj i wymyślam, rozwijam jakiś pomysł, który mi przyszedł do głowy, sobie wymyślam melodię i często melodię z tekstem i to się tak często też odbywa. Oczywiście nie zawsze, bo zdarza mi się też pisać te piosenki gdzieś w ogóle bez instrumentu albo na przykład w studio wymyślać, bo takie sobie też ćwiczenia z Jasiem Smoczyńskim, z którym współpracuję w ramach pisania muzyki też mi się zdarza skuteczność takie spotkania. No ale no jest to z jednej strony trochę samotne, z drugiej strony jak to, przez to, że tutaj scrollują się te komentarze, to naprawdę po prostu czuję tak, że ludzie naprawdę tam są i reagują i widzę komentarze, mogę sobie potem do nich zajrzeć. O, ktoś napisał, a propos koncertów, 14 lutego, Suchy Las, moje najlepsze walentynki. O. Cieszę się bardzo, to był jeden z właśnie z tych ostatnich koncertów, które zagraliśmy właśnie jeszcze przed tym całokrotnym lockdownem i po prostu było mega, bo był właściwie sold out tego koncertu i wspaniała publiczność i super, super, bardzo miło wspominam ten koncert. A właśnie jakie ty lubisz grać koncerty? Czy masz jakieś takie ulubione swoje miejsce na przykład? No, to jest tak z koncertami, że chyba zawsze taką największą nagrodą dla artystów jest granie koncertów festiwalowych, takich na dużych scenach. Dlatego, że festiwale muzyczne mają taką specjalną atmosferę i ludzie tam są różni. Są różni, ale są jakby bardzo zaangażowani w tą muzykę. Oni tam przyjeżdżają dla muzyki. Oczywiście też dlatego, żeby się spotkać z ludźmi, żeby być razem i jakby to jest takie zjawisko bardzo społeczne. Także, ale z drugiej strony też oni po prostu chcą ich słuchać i naprawdę idą z koncertu na koncert i bardzo żywe są ich reakcje. Są takie spontaniczne. I tak na przykład wspominam koncert na Openerze w zeszłym roku, który był jakimś takim wyjątkowym wydarzeniem. Zresztą jakby ktoś chciał sobie w ogóle zobaczyć taki dokument, bo bardzo chciałam to jakoś uwiecznić. I taki dokument jest na moim YouTubie. On się nazywa, to jest do utworu Bez cukru. I to jest taki live tej piosenki, ale też pokazujący jakby całą naszą podróż, ten backstage i taki klimat, który tam panował. I właśnie myślę, że dobrze go oddaję. To jest coś, za czym właśnie tak często zdarza mi się tęsknić. I to jest jeden rodzaj spotkań. A drugi to jest taki klubowy, wiosenno-jesienny, kiedy się gra trasy i spotyka się z ludźmi, którzy w moim wypadku często są mniejsze miejsca, ale przychodzą ludzie, którzy naprawdę chcą usłyszeć ten materiał i znają te piosenki i śpiewają i to jest też wspaniałe uczucie, być właśnie tak bliżej publiczności i potem móc właśnie to spotkanie odbyć, o którym mówiłaś. Żeby po prostu naprawdę pogadać i być blisko. To też lubię. Po prostu w ogóle lubię grać koncerty. A właśnie lubisz grać, a czy lubisz też chodzić na koncerty, powiedzmy, jakichś polskich artystów? A to jest super pytanie, powiem ci. Lubię chodzić na koncerty, ale nie lubię na przykład chodzić do jakichś takich bardzo ciasnych klubów gdzieś tam. Chociaż od kiedy nie ma papierosów w miejscach takich publicznych, to moje życie się odmieniło na lepsze i zaczęłam w ogóle bardziej się tym cieszyć, bo to zawsze było dla mnie jakieś takie ciężkie. Natomiast
Zdarza mi się oczywiście chodzić na koncerty, często też niestety nie mam na to czasu, ale dla mnie też to jest w ogóle zawsze takie bardzo inspirujące, więc na przykład ostatni koncert, na jakim byłam przed zamknięciem, to był koncert Ralfa Kamińskiego w klubie Palladium i w klubie Palladium, chyba tak, dobrze Też mówię. Pewnie dużo ludzi było, prawda? Było bardzo dużo ludzi, to już był ten moment, kiedy już wirus zaczynał, już zaczynały być powoli odwoływane różne rzeczy, ale jeszcze przed naszym tym takim całkowitym lockdownem. I był to naprawdę piękny koncert, bardzo, no bardzo inspirujący. I tak, no zdecydowanie, no lubię bardzo. Też w tym roku miałam jakiegoś pecha, bo kupiłam też sobie bilety na koncert zespołu Beirut, którego kiedyś namiętnie słuchałam, no ale niestety ten koncert został odwołany. Ale odwołany czy przeniesiony na inny termin? Właśnie ten koncert akurat został odwołany, czy może został przeniesiony, ale to było, to już tak wiele miesięcy minęło od przeniesienia, nie ze względu na koronawirusa, tylko chyba jakąś tam inną rzecz, okay. Że po prostu wiesz, no jakiś P. No ale bardzo liczyłam na to, że i w tym roku uda mi się pojechać na Openera na przykład. Też na to liczyłam, ale nie wiadomo, prawda? Nie wiadomo, nie wiadomo, ale jeszcze mam, miejmy tą nadzieję, jeszcze, że może to jeszcze będzie możliwe. A czy ty chodząc na takie koncerty, na przykład Ralfa Kamińskiego, też inspirujesz się do tworzenia swojej muzyki? Nie wiem, czy do tworzenia swojej muzyki. Ja może przez to, że patrzę na to tak bardziej profesjonalnie, to czasem jest mi trudniej się zachwycić, tak jakby... To trochę tak jest, że im więcej się obejrzy na przykład koncertów czy spektakli teatralnych, tym trudniej się czymś zachwycić. To w takim razie co Bowską zachwyca? No, muszę przyznać, że na przykład koncert Ralfa właśnie to jest taki rodzaj przedstawienia, jaki mnie totalnie kręci, bo to nie jest tylko zwykły koncert, tylko to jest też spektakl, gdzie ta muzyka razem z tym jest przeprowadzona taka dramaturgia wewnętrzna, która sprawia, że ja czuję, że ktoś opowiada mi historię od początku do końca i że to jest jakby taka całościowa forma przemyślana. I na przykład właśnie taki rodzaj koncertu to jest też coś, do czego ja dążę. To jest dla mnie taki, powiedzmy, takie show, taki trochę spektakl. I takie koncerty najbardziej mnie inspirują. Takim też koncertem na Openerze na przykład zeszłorocznym była Rosalía, czyli koncert takiej hiszpańskiej wokalistki, która teraz zrobiła bardzo dużą karierę, śpiewając w sumie muzykę bardzo współczesną, ale też bardzo nawiązującą do flamenco. To też ciekawie brzmi. Niesamowicie inspirująca artystka, możecie kliknąć, ma po prostu bardzo dużo milionów wyświetleń i bardzo duże sukcesy. Co jest też w ogóle mega ciekawe, bo ona jest, pochodzi z, właśnie z Barcelony, z Hiszpanii, nie jest gwiazdą amerykańską, a jakby udało jej się też wejść na ten rynek amerykański. Dla mnie to jest też ciekawe bardzo, bo no to jest bardzo trudne jakby. Tak, a jak tak. To jest z płytami? Bo pamiętam, jak mówiłaś, że nie kupujesz płyt, bo ktoś musi cię właśnie bardzo zachwycić, albo ta płyta musi być ładna i interesująca. Czy na przykład posiadasz płytę Ralfa Kamińskiego? Nie. Nie, bo na koncercie jakoś nie wiem, nie kupiłam jej. Jakie masz płyty w domu? Takie twoje właśnie z sentymentem. Mam sporo płyt, które kupowałam wcześniej. Mam też płyty, na przykład trochę mam takich płyt, mam na przykład płytę OSTR-a, tą wcześniejszą, która jest w takim pudełku i jest bardzo ciekawie wydana i mnie po prostu to interesowało. Mam ostatnią płytę Kasi Nosowskiej i mam Heja ostatniego. No i mam dużo płyt z taką muzyką klasyczną, które gdzieś tam mnie jeszcze towarzyszą z czasów szkoły i jakichś takich jazzowych. Mam też sporo płyt, które dostaję i zawsze się cieszę też z tych prezentów takich płytowych, które czasem ktoś mi wręcza. A do kogo trafią twoje szczególne płyty? Bo też na Instagramie pisałaś, że jakieś dodatkowe cytrynki tam będą, kolaże. Tak. I czy to są jacyś artyści, czy rodzina?
Możesz nam opowiedzieć. To jest też taki cykl. W sumie tych cytryn narysowałam 60. Jest seria 30, które właśnie trafiły do mojego sklepiku, a drugie 30 to są takie cytryny, trochę inne, takie kolażowe cytryny, które trafiły do różnych ludzi, którzy gdzieś tam są specjalni dla mnie. I będę teraz, one nie trafiły jeszcze, dopiero będę je przesyłać. No i wśród nich na przykład jest Jarosław Kuźniar, który już akurat dostał ode mnie taką paczkę, ale też, no zobaczymy, kto zechce przyjąć, bo ja też po prostu... Zapytanie jeszcze wysyłasz wcześniej? Tak, oczywiście, no nie można komuś wcisnąć prezentu. Ojejku. To ja właśnie się nie spodziewałam. Myślałam, że właśnie to jest taki proces, że artysta jakby wysyła płytę po prostu i jest taka niespodzianka, a to jest ciekawe bardzo, co mówisz. Nie. Wysyłam, ale najpierw pytam. Pytam na przykład do Małgosi Kożuchowskiej, jedna taka specjalna przesyłka pójdzie. O. Było mi bardzo miło, kiedy Małgosia Kożuchowska w momencie, kiedy właśnie wyszła piosenka Kaktus, tak bardzo miło mnie potraktowała, a ona jest przecież taką wielką gwiazdą i nawet miała czas, żeby przyjść na mój koncert, który grałam w Teatrze Syrena tamtego czasu. To naprawdę było dla mnie takie strasznie miłe i zawsze staram się pamiętać i też chcę, żeby ta płyta trafiła do niej. A znacie się z panią Małgosią Kożuchowską, czy tak osobiście? Miałyśmy okazję się poznać przy okazji właśnie tej drugiej szansy, tego serialu nowego. No ale nie, i też miałyśmy okazję rozmawiać po koncercie i jeszcze gdzieś tam w międzyczasie, ale nigdy nie miałam okazji poznać jakoś tak bliżej. Ale zawsze to są naprawdę niezwykle miłe spotkania i takie po prostu serdeczne. A jak wspominasz tą pracę przy serialu Druga Szansa, bo właśnie twoja piosenka była jakby tą czołową piosenką, nie wiem jak to profesjonalnie nazwać, ale tak. I czy ty też właśnie miałaś okazję być przy tworzeniu tego serialu? Nie, niestety nie miałam okazji. Miałam okazję być na takiej imprezie, która zakończyła pracę nad serialem, co też było dla mnie ciekawe. Natomiast piosenka trafiła tam zupełnie inną drogą. Jak to się stało? Wszystko zaczęło się od tego, że ja zrobiłam właśnie takie live wideo z moim zespołem, z Janem Smoczyńskim i tam akurat był na perkusji Tomek Torres. I wrzuciłam to wideo, gdzie wykonujemy piosenkę Kaktus po prostu na YouTube'a. Pamiętam, że wtedy był sierpień, pojechałam na wakacje, gdzie na swoją działkę, gdzie nie za bardzo jest zasięg, właściwie go nie ma, a już nie mówiąc o internecie. I wiesz, nie zaglądałam tam. Wychodzisz, a tam skrzynka zasypana. I rzeczywiście było tak, że bardzo dużo było tych wyświetleń, a wiesz, no to był kanał, który po prostu był świeżo założony po to, żeby wrzucić to nagranie. Więc dla mnie to było takie bardzo miłe zaskoczenie. No i w międzyczasie także ten materiał, czyli tą piosenkę, ale nie tylko tą piosenkę, także więcej swoich piosenek wysłałam do Łukasza Targosza, czyli takiego kompozytora, który jest też moim znajomym, kolegą i bardzo podziwiam też jego pracę muzyczną. Byłam bardzo ciekawa po prostu takiego profesjonalnego feedbacku z jego strony, po prostu takiego stricte muzycznego, wiesz. I on wtedy akurat tworzył muzykę do tego serialu i podrzucił też tę płytę właśnie do producentki Drugiej Szansy, do pani Doroty Kośmińskiej-Gackę. I tam właśnie tak się stało, że może jakoś tak... Że przyjęli pozytywnie twoją piosenkę. Tak, dokładnie. I to było dla mnie ogromne zaskoczenie, no bo ja o tym nie marzyłam, wiesz, w jakichś tam najśmielszych snach. To było po prostu też ogromne szczęście, że taki pierwszy singiel stał się tak... I bardzo... też sukces właśnie ogromny. I też pytanie moje brzmi, czy ty jakoś to odczułaś, że właśnie... ta piosenka Kaktus w tym serialu otworzyła ci też troszkę
drzwi do tego świata artystycznego czy show biznesu? No ta piosenka mi otworzyła wszystkie drzwi, w tym sensie, że ona jakby pozwoliła mi wydać płytę, no bo też zmobilizowała mnie do tego, żeby ją wydać, że jeśli będzie piosenka w serialu, chciałam, żeby ludzie mogli też zobaczyć, że Żabowska to jest ktoś, kto wydał płytę, więc jakby zrobiłam taki bardzo duży krok, który wydawał mi się niemożliwy do osiągnięcia, bardzo trudny, bo najtrudniej jest przekonać kogoś, żeby uwierzył w twoją muzykę na początku takiej drogi muzycznej, więc to jakby było takie bardzo, to był taki bardzo duży skok na głęboką wodę z tą płytą i z tym materiałem. Ogrom pracy i też sporo błędów mi się przy okazji zdarzyło popełnić, najróżniejsze, ale co dla mnie było jakieś takie ważne, to żeby po prostu pozostać tym, wiesz, sobą, posługiwać się jakąś swoją intuicją, też bardzo, bardzo moje życie wtedy przyspieszyło, dużo się nauczyłam, zagrałam dużo koncertów, zagrałam między innymi na przykład na otwarciu, na ramówce TVN-u tamtego sezonu, kiedy to się, co było naprawdę wielkim przeżyciem, bo to była taka telewizyjna sytuacja, taka bardzo skomplikowana technicznie. Stresowałaś się też? Czy? Tak, no to były też takie pierwsze w ogóle występy, od razu takie duże, a pierwsze jakby, to może nie pierwsze w moim życiu, bo przez to, że przyszłam przez wszystkie szczeble szkoły muzycznej, to za sobą miałam wiele takich doświadczeń jakby scenicznych. Ale Oba to jest moja przyjaciółka. Cześć Kari, o, przepraszam. Witamy. Cieszymy się bardzo. No, ale tak, ale to był taki skok na głęboką wodę i jestem bardzo wdzięczna wszystkim osobom, które jakby zadecydowały o tym, żeby ta piosenka trafiła do telewizji, bo to jest tak w telewizji, że telewizja jest mimo wszystko bardzo silnym nośnikiem treści wciąż w Polsce, mimo tego, że się mówi, że telewizja się przenosi do internetu, że jakoś tam umiera. Z jednej strony rzeczywiście tak potęga jest, że jest telewizja, ale jest ogromną potęgą, która potrafi naprawdę dotrzeć do najmniejszych miejscowości bardzo szybko. I coś takiego było w tej piosence, że ona też nie przechodziła obojętnie, że ludzie chcieli do niej wracać i szukali autora, ale nie wiedzieli na przykład, jak wyglądam, więc też to jest tak, że to piosenka była z przodu, a nie moja twarz na przykład. Jakby to jest też fajne dla mnie, bo to jest właśnie takie po prostu czysto muzyczne i to był taki czysto muzyczny zachwyt po prostu słuchaczy. Ale powiem ci, że też właśnie twoja piosenka Kaktus pojawiła się w The Voice Kids. Nie wiem, czy widziałaś występ tej dziewczynki. Tak, właśnie tak. Sprawdzałam, było ponad 8 milionów wyświetleń. Mhm. Właśnie jakie też to jest uczucie dla ciebie, jak widzisz, że ktoś jeszcze tak młody śpiewa twoją piosenkę. No to jest w ogóle super, bo właśnie to jest to, o czym ci powiedziałam na początku, że, że właśnie wypuszczasz tą płytę, te piosenki i one zupełnie żyją swoim życiem. Ludzie po prostu biorą je i czują, że są ich i jeszcze chcą je śpiewać i wykonywać. No to jest naprawdę niezwykłe uczucie. Też tak jest z moją muzyką, że dużo bardzo młodych ludzi lubi wracać, lubi śpiewać czy słuchać tych piosenek i zawsze to też mnie zaskakuje, że na przykład dzieciaki też tak bardzo lubią te piosenki, które czasem bywają, mają dość trudne teksty, nie są to zdecydowanie teksty dla dzieci, ale coś jakoś te dzieci na przykład uwodzi, więc dostaję często jakieś takie filmiki, co zresztą sprawia mi przyjemność ogromną, że jakiś tam 6-letnia Bobasek tańczy. Śpiewa kaktusa i tańczy, albo jakąś inną piosenkę, na przykład Kimchi z płyty Kęsy, które też było taką piosenką jakąś dość przebojową. I to było ekstra. Tutaj pojawił się też komentarz. Dzięki kwarantannie przypomniałam sobie o pani, bo byłam za granicą i teraz nadrabiam zaległości muzyczne i obecnie sąsiadów katuję tylko Bowską. O! No to super. Pozdrawiamy. Pierwsze Charlotte F. Pozdrawiamy cię. Pozdrawiamy. Właśnie, ja tak też się zastanawiam, czy na przykład jak ty też oglądałaś występ tej dziewczynki, to czy tak z racji tego, że już masz takie doświadczenie muzyczne, wyobrażałaś sobie siebie, jak po prostu siedzisz w tym fotelu jurorskim i na przykład się obracasz. Czy
Czy mogłabyś być taką jurorką, na przykład w takim programie? Myślę, że bym się mogła sprawdzić w tej roli. Chyba najbardziej takim właśnie ekscytującym wydaje mi się być ten The Voice Kids, bo to jest właśnie to takie pokolenie, które już jest coraz dalej ode mnie z jednej strony, z drugiej strony totalnie ma takie świeże spojrzenie. Często są to super śpiewające dzieciaki i młodzież. I no to jest na maksa ekscytujące, więc z przyjemnością przyjęłabym takie zaproszenie. I właśnie też szokujące, że w takich, że po prostu niektórzy mają 11 lat czy 10 i po prostu mają takie potężne głosy. I też mamy tutaj taką, powiedzmy, Vicky Gabor, która ma chyba 12 lat i też wygrała Eurowizję dla juniorów i też już rozpoczęła swoją karierę. Ale też jakie ty masz zdanie na ten temat? Kariera w tak młodym wieku, o. Bo to jest bardzo takie kontrowersyjne w tych czasach. Myślę, że to bardzo zależy od tego, jak ktoś jest dojrzały, bo wydaje mi się, że są takie stare dusze, że tacy ludzie, którzy gdzieś tam może są bardzo młodzi, ale jakby coś, mają w sobie jakąś taką odpowiedzialność i jakąś mądrość. Ale to na pewno też wymaga takiego zaangażowania rodziców. Wydaje mi się, że to jest też strasznie ważne, żeby taką młodą osobę prowadzić bardzo w tym świecie, bardzo pilnować, dbać o jakiś taki wizerunek, żeby po prostu nie zrobić komuś krzywdy, żeby pilnować tego na przykład hejtu, który im większa jest popularność, tym więcej jest tego hejtu, żeby taki młody człowiek nie brał tego tak na maksa do siebie. Wydaje mi się, że to może być trudne, gdy się jakby nie ma tego jakiegoś takiego życiowego doświadczenia czy dystansu. Bo sama wiem po sobie, że zdarzają się takie komentarze, i nie mam tego dużo naprawdę, ale zdarzają się takie komentarze, które aż wydają się szokujące. I jak ty reagujesz na takie komentarze z hejtem? Ja bardzo rzadko w ogóle na nie reaguję. Właściwie na nie nie reaguję najczęściej, bo to bardzo dobrze. Gdy one są na YouTubie, to najczęściej jest tak, że jakaś inna osoba, jakiś inny fan pisze odpowiedź tej hejterskiej osobie. Najczęściej jak ci się nie podoba, to się stąd wynoś, po co tutaj przychodzisz. Jakby. Więc mam takie poczucie, że nie mam takiej potrzeby, żeby to komentować, bo ja w ogóle nie chcę, żeby mnie wszyscy kochali, jakby. Uważam, że to w ogóle jest jakiś absurd, że ludzie piszą jakieś straszne rzeczy. Zdarza się też czasem w jakichś prywatnych wiadomościach, na przykład na Facebooku czy na Instagramie, bardziej na Facebooku niż na Instagramie jakoś, nie wiem dlaczego, zdarzają się takie jakieś nieprzychylne komentarze bez sensu, jakieś takie, no nie wiem, agresywne wręcz, ale wystarczy wejść najczęściej na profil tej osoby, żeby zobaczyć, że no, że jesteśmy z innych światów albo że to jest jakieś fejkowe, hejterskie konto i wydaje mi się, że naprawdę trzeba to totalnie olewać, totalnie. Właśnie też czasami człowiek aż się zastanawia, skąd po prostu w drugim człowieku taka chęć do hejtu i do po prostu krzywdzenia słownie drugiej osoby. To jest też straszne. Właśnie tak jak już wspomniałaś wcześniej, szczególnie pewnie dzieci znane mają też, nie potrafią sobie z tym poradzić i właśnie... To jest też, wydaje mi się, że zjawisko, o którym warto rozmawiać, bo ja na przykład... W moich czasach w szkole telefon nie służył do internetu, bo jeszcze nie było właściwie takich smartfonów zaawansowanych. Jak byłam, nie wiem, w podstawówce, czy to miałam telefon, ale to była Nokia. Do dzwonienia. Tak. Do dzwonienia i pisania wiadomości. Więc nie było tak, że jak tylko ktoś wstydliwego zrobił albo niechcący jakąś głupotę, to od razu ktoś go nagrywał i wrzucał do internetu i potem szantażował. Jakby to jest jakieś takie zjawisko, którym sobie ciężko poradzić i zdarzają się przecież jakieś takie przypadki takiego bullyingu szkolnego, który jest po prostu przerażający, więc fajnie, że na przykład powstają o tym seriale albo filmy też. Albo filmy, dokładnie. I po prostu trzeba na to na maksa zwracać uwagę, bo po prostu można przegapić u kogoś, że coś takiego w ogóle się gdzieś tam wewnątrz człowieka dzieje. No. Ktoś pisze, co porabia Lusia, czyli mój piesek.
Lucia jest... Pakuje płyty. Dokładnie. Pakuje płyty. Z moim mężem teraz jest, żeby tutaj nie szczekała przy okazji. A właśnie, jak tam też twój mąż? Czy dopinguje cię, wspiera przy tej teraz, w tym czasie, kiedy twoja płyta ma wyjść 24 kwietnia? Czy jakoś się też przyczynił do tego? Bardzo, bardzo mnie wspiera. Właściwie to... No, bez takiego wsparcia w domu, to sobie nie wyobrażam też takiego twórczego funkcjonowania. To jest tak, że to takie twórcze życie jest bardzo intensywne, bardzo dużo mnie nie ma, gdzieś siedzę w pracowni, skupiam się na swojej pracy i mam jakąś taką dużą wolność w tym, bo mój mąż też jest twórcą. Jest oprócz tego, że producentem filmów animowanych, to też reżyserem. O, mój mąż właśnie pisze, że Lucia poszczepuje do was. O, pozdrawiamy. Jest po prostu no na maksa wspierający i to jest wspaniałe. Każdemu życzę takiego męża. To jest po prostu cudowne, co mówisz. Właśnie tutaj też się pojawił komentarz, że Madzia, juror w The Voice Kids, będę widzem numer jeden. Oh, o nie. Yeah. Super. Tak. No to może jakaś propozycja kiedyś spłynie. Nie odmówię. Tak, będziemy oglądać. Tutaj też mam spisane pytania od fanów dotyczące jeszcze twojej płyty, bo przypominamy, że za parę minut będzie niespodzianka od ciebie. Tak, dokładnie. Więc jeszcze mamy czas na parę pytań. I tak, dobrze, to jeszcze myślę tak, że chwilkę sobie porozmawiamy i później będzie ta niespodzianka, powiemy, co to będzie i będzie się działo. Tak, tutaj są pytania jeszcze dwa odnośnie płyty. Mhm. Co z językiem włoskim? Czy ty mówisz po włosku lub się uczysz? Dobre pytanie. Więc nie uczę się, po pierwsze, chociaż bym chciała, ale już naprawdę nie starcza mi doby na to. Ani nie mówię, ale wiesz, to jest tak, że język włoski na przykład to jest język do śpiewu w ogóle. No bo wiele jest włoskich oper i często jest tak, że na przykład na studiach uczyłam się jakiś tam, bo śpiewałam też klasycznie, uczyłam się śpiewu klasycznego na studiach i wcześniej i śpiewało się po włosku po prostu. Język włoski to jest język muzyki. I zawsze mnie fascynował, chociaż znam angielski i trochę znam też niemiecki, no i na tym zakończyłabym, jeśli chodzi o języki obce, bardzo żałuję, naprawdę, że nie więcej. A miałaś jeszcze jakieś takie marzenia, właśnie włoski, hiszpański lub jakiś inny język? No najbardziej właśnie włoski, ale gdybym jeszcze chciała się nauczyć jakichś języków, to właśnie włoski i hiszpański i francuski, to chyba są właśnie te takie języki, no właśnie śpiewane. Tak, z tej innej grupy, których jakoś nie dotknęłam. Bardzo to są piękne języki, bardzo mi się podobają. Ta płyta jest trochę zatopiona w tych włoskich nawiązaniach, także muzycznych. Nawet takich trochę cheesy, jak ta prawdziwa włoska piosenka ma w zwyczaju. I też mówię po włosku i śpiewam tam fragment po włosku, mimo tego, że nie mówię w tym języku. Ale moi przyjaciele mi przetłumaczyli fragment tekstu, który napisałam, więc pilnowali mnie także z melodią, ale jest to oczywiście melodia z polskim akcentem, więc musicie mi wybaczyć. Ale właśnie super wyszło. Ja jak słuchałam, to miałam takie wrażenie, że znasz ten język, a tutaj się pojawiło takie ciekawe właśnie pytanie, więc... Tak, akurat. Dziękuję. Jestem ciekawa właśnie jak płyta wyjdzie, zwłaszcza tego ciała, które jest na początku. No i tego... Idealnie to pasuje na początku i na końcu tak samo. Cieszę się, bardzo się cieszę. Tutaj jeszcze się pojawiło na czacie pytanie, jak powstają teksty z życia i przemyśleń, czy do muzyki? Teksty powstają często osobno. Ja mam po prostu, najwięcej tekstów, przyznam się wam, po prostu zapisuję sobie w telefonie, bo ja te teksty, albo jakieś nawet takie zaczątki tekstów, albo jakieś takie fragmenty słów, jakieś takie spostrzeżenia, które gdzieś mi przychodzą do głowy, zapisuję i potem wracam do nich i jakby rozwijam je w teksty, piosenki, więc w sumie najrzadziej jest tak, że najpierw powstaje melodia, a potem do niej dopisuję tekst. To jakoś tak symultanicznie najczęściej się odbywa, a
albo najpierw jest tekst i potem jakby on gdzieś tam w służbie muzyki jest, ale ja zawsze mam taki stosunek do tego tekstu, że ja potrafię nawet wyrzucić tekst do kosza, kiedy nagle piosenka powstaje, już ma melodię i tekst i wszystko, ale coś mi tam nie pasuje. I na przykład wyrzucam tekst, bo uważam, że coś tam nie gra i piszę go na nowo. Więc też Matko, to nie szkoda takiej muzyki, takiego tekstu? Nie szkoda, nie, nie. To jest, wiesz, to jest coś takiego, że po prostu piosenka jest skończona wtedy, kiedy czujesz, że ma być skończona. Mhm. I jakby kiedy nie czujesz, no to szkoda by było tak to zostawiać. Lepiej jednak spróbować drążyć, aż się wydrąży to, co uważasz, że jest akurat w punkt. I ta płyta Sorrento w punkt. I też pytanie ostatnie, czy jesteś dalej długodystansowcem właśnie, jeżeli chodzi o pisanie tej piosenki, tych piosenek? No, nie wiem, czy jestem długodystansowcem, w tym sensie, czy piszę ich dużo, czy piszę je bardzo wolno? Kiedyś właśnie też tam gdzieś wspomniałaś, że jesteś, że jakby proces takiej jednej piosenki trwa długo, tak jak przed chwilą właśnie powiedziałaś. I mnie to też ciekawi, ile na przykład jedna piosenka ci zajmuje, czy tak jak mówisz, fragmenty to są. Zdarza się, że bardzo szybko, że po prostu bardzo szybko powstaje, a potem najzwyczajniej w świecie aranż nawet powstaje, typu w 3 godziny gotowa piosenka. Zdarza się, ale tak jest najrzadziej i często są też najlepsze piosenki, ale najczęściej jest tak, że jednak trochę więcej czasu na to poświęcam i piszę zwrotkę i refren i potem to nagrywamy, a potem z Jasiem Smoczyńskim i potem ja wracam do tego i na przykład jakby dopisuję drugą zwrotkę po chwili, żeby jakby mieć czas na takie, żeby się tak uleżała. Ostateczne, tak. Tak. Magda, dziękuję ci bardzo za odpowiedź, za ogólnie wywiad i już musimy zdradzić, co to jest za niespodzianka, bo tutaj tak. Już się ktoś pyta i zaraz nam się też live wyłączy o 18.59, więc tak. Czekamy i co to będzie? To będzie twój utwór. Tak, chciałam wam zagrać piosenkę i pomyślałam sobie, że będzie to piosenka Będę przy tobie, czyli jeden z singli najnowszej płyty Sorrento i tak trochę melancholijnie w związku z tym skończymy tego live'a. Dobra? Tak, oczywiście. Ja sobie tutaj przygotowałam takie twoje zdjęcie, więc o, możesz śpiewać, a tu będzie kolaż. Dobra. To ja śpiewam. Gdy ciebie nie ma obok, dudni mi w uszach samotność, szelest posłów trzask, palców rąk, kiedy dotykałeś mnie, miękko jak aksamit. Ja wiem, że między nami świat się rozdziela. Miłość jak spoiwo to skleja. Będę przy tobie będę śmiać się na zmianę i płakać. Będę przy tobie będę stać, choć w sercu rana. Niełatwo z tobą, mimo że kierunek ten sam. Będę przy tobie będę dobrze życie mam. Gdy z tobą jestem blisko, słyszę jak buzuje miłość, w żyłach grzeje krew, w oku błysk, kiedy spoglądałeś do wewnątrz mojej ciszy. Ja wiem, że między nami świat się rozdziela. Miłość jak spoiwo to skleja. Będę przy tobie będę śmiać się na zmiany i
płakać. Będę przy tobie będę stać, choć w sercu rana. Niełatwo z tobą, mimo że kierunek ten sam. Będę przy tobie będę dobrze, że cię mam. Będę przy tobie, będę dobrze, że cię mam. Mimo że kierunek ten sam, kierunek ten sam. Dobrze, że cię mam, dobrze, że cię mam. Brawo! Ja tutaj dziękuję po prostu bardzo. Za wszystkich biję brawo. Było przepięknie. Ja miałam ciary, naprawdę. Czekamy na twoje koncerty. Na żywo. Zapraszam was też na mojego Instagrama bardzo, bo będę tam na pewno bardzo dużo rzeczy informować, na pewno będą też jakieś koncertowe live'y z okazji premiery i spotkania i w ogóle, więc zachęcam i bardzo też dziękuję tobie za taką miłą rozmowę i byłaś super taka przygotowana i w ogóle wszystko wiesz, więc mega mi miło, mega. Dziękuję, mi też było po prostu cała przyjemność po mojej stronie, było bardzo miło i dziękujemy też od całego portalu za super rozmowę, życzymy powodzenia i czekamy na 24. Tak, mam tutaj w ogóle płytę, więc pokazuję wszystkim, Sorrento wygląda, tak? I jeszcze twoja grafika, prawda, na płycie. Tak. Twoje ilustracje. Was. Cytrynki, tutaj jest w środku, patrzcie, cytrynka. Cytrynki czekają na was wszystkie. I jeszcze raz tobie dziękuję. Pozdrawiam ja też wszystkich przeambitnych i wszystkich moich fanów i mam nadzieję, że będziemy się mogli niedługo widzieć. Dziękujemy, pa pa. Pa pa, cześć. Pozdrawiamy, pa. Pa.